Witam wszystkich swoich widzów po kilkumiesięcznej przerwie, w sumie po czteromiesięcznej przerwie. Dzisiaj poszukamy odpowiedzi na pewne frapujące, myślę, pytanie. Mianowicie jest wszystkim, no prawie wszystkim, przynajmniej ze szkoły i ze studiów, znana sytuacja, że dichromian potasu w środowisku kwasowym utlenia nam na przykład taki anion siarczanowy 4 do siarczanowego 6. Oraz na przykład etanol, że się możemy utlenić do aldehydu czy do kwasu octowego w obecności dichromianu i kwasowym środowisku. Czy jednak wszystkie związki chromu 6 są takimi silnymi utleniaczami? Możemy się spodziewać, że tak, że skoro dichromian potasu jest silnym utleniaczem, no to w takim razie związki chromu 6 są silnymi utleniaczami. Spróbujemy znaleźć odpowiedź na to pytanie. Jakim konkretnie utleniaczem, bo jest to temat w szkole przemilczany, zresztą na studiach zazwyczaj też, jakim utleniaczem właściwie jest ten chromian potasu. Przygotowałem tutaj szereg probówek, ale zanim oczywiście jeszcze do nich przejdę, to pokażę. Tak wygląda krystaliczny chromian potasu. Są to takie jaskrawo-żółte kryształy. W roztworach wodnych też jest taki jaskrawo-żółty. I ze względu na równowagę chromian-dichromian, odczyn takiego roztworu chromianu potasu jest lekko zasadowy. Przypominam z jednego z wcześniejszych filmów, że dichromian potasu, roztwory dichromianu potasu w wodzie mają odczyn kwasowy, podczas gdy roztwory chromianu potasu mają odczyn lekko zasadowy. No tu mamy pH około 9. Jeżeli sobie porównamy ze skalą, to mamy pH około 9. Odłożymy ten papierek, przejdziemy do naszych probówek. Wiemy, że jest to odczyn słabo zasadowy. Ja sobie jeszcze do części z tych probówek dodam dodatkowo roztworu NaOH. Do co drugiej probówki, czyli tutaj i jeszcze tutaj. Na razie nam to wystarczy, a potem przejdziemy do dalszych probówek. Generalnie, czy zajdzie nam reakcja utlenienia anionu siarczanowego 4 do siarczanowego 6 w obecności wody, czyli środowisku około obojętnym albo zasadowym. No sprawdź. Do pierwszych dwóch probówek wsypię troszeczkę siarczanu 4 sodu i zobaczymy, co się będzie działo. Póki co nie widzimy żadnych zmian. Zresztą na koniec filmu jeszcze też będziemy widzieć, czy są jakieś zmiany w tych probówkach. Czy utlenimy alkohol? Sprawdźmy, czy zajdzie nam utlenienie alkoholu. Przypomnijmy sobie z filmu o redukcji dichromianu potasu, właśnie, że tam utlenienie alkoholu do aldehydu tudzież kwasu szło bez problemu. Czy tak samo staje się tutaj? Nie widzimy specjalnie zmiany barwy i sprawdźmy, czy w obecności silnej zasady będzie zmiana barwy. Jak widzimy, nie. Alkohol się wmieszał, zmiany barwy póki co nie widzimy. Użyjmy jeszcze silniejszego reduktora. Znacznie silniejszymi reduktorami od alkoholi są aldehydy oraz cukry, czyli aldozy. Może to być oczywiście glukoza. No to pozwolę sobie wsypać troszeczkę glukozy do jednej z tych probóweczek i do drugiej z tych probóweczek. Do jednej i do drugiej. Oczywiście rozmieszamy i pozwolę sobie to wrzucić na moment do łaźni wodnej. I zobaczymy, czy coś tutaj przy okazji zaobserwujemy. Generalnie, tak jak w próbie Trommera czy Tollensa ogrzewamy, tak samo pozwoliłem sobie zrobić tutaj. Proszę pamiętać o tym, że im silniejszy jest reduktor, tym słabszy jest utleniacz potrzebny do tego, żeby go po prostu utlenić. Skoro alkohol ani ten anion siarczanowy 4 nie uległy utlenieniu, to znaczy, że anion chromianowy jest znacznie słabszym utleniaczem od anionu
dichromianowego CR2O7 2- i na tyle słabym, że jest niewystarczający do tego, żeby utlenić nam w temperaturze pokojowej, chociaż nie tylko oczywiście pokojowej, te związki, które bez problemu utleniłby dichromian potasu w środowisku kwasowym. O, zwróćmy uwagę na to, że już tutaj się coś dzieje, to jest probówka z zasadowym odczynem, że zaczyna się nam pojawiać zielona barwa. W obu probówkach się ona pojawi, w obecności zasady biegnie ta redukcja szybciej. A zatem widzimy, że chromian potasu na przykład, jest utleniaczem wystarczającym do tego, żeby utlenić cukry. Ale jak już wspomniałem, im silniejszy jest reduktor, tym słabszego utleniacza wymaga, żeby ulec utlenieniu. Na dalszej planszy, to już możemy sobie darować, na dalszej planszy zapisałem równanie połówkowe redukcji anionu dichromianowego. Ponieważ środowisko jest zasadowe, to możemy się spodziewać, że produktem redukcji takiego dichromianu, przepraszam, oczywiście chromianu, to jak mówiłem, że mi się będzie język plątał, tak mi się trochę plącze, chromian, dichromian, generalnie ze względu na zasadowe środowisko spodziewamy się, że produktem będzie właśnie osad wodorotlenku chromu oraz, co jeszcze tutaj może być charakterystyczne, oczywiście ze względu na to, że powstają szczejony OH-, częściowo on może zostać skompleksowany przez te jony, więc również powstanie nam przy okazji trochę kompleksu, zależy po prostu jak mocno zasadowe jest to środowisko. I oczywiście im będzie bardziej zasadowe środowisko, tym więcej nam tego kompleksu może powstać. A zatem, generalnie podręczniki szkolne lubują się w tym, że taki osad wodorotlenku chromu 3 w zasadowym środowisku jest w obecności silnego utleniacza przeprowadzany w anion dichromianowy. Ja już te probówki może wyjmę. O, również w tej lewej zaczyna być widoczna zmiana barwy. Może ją za chwilę jeszcze, na chwilę ją tu jeszcze podtrzymam. Ale generalnie wróćmy do tej naszej reakcji połówkowej. To jest po prostu odwrócenie tej reakcji redukcji anionu chromianowego w środowisku zasadowym. Szkolne źródła lubią właśnie używać tutaj nadtlenku wodoru, ale także na przykład pojawia się też często na przykład anion chloranowy 1, czyli tak po staremu podchlorynowy. No to otrzymajmy sobie trochę tego osadu wodorotlenku chromu. Wezmę sobie pipetę. O, momencik. Odpadła mi końcóweczka, no to się zdarza. Wezmę sobie troszkę roztworu wodorotlenku chromu, albo może nie, może to zrobimy w tej zleweczce, żeby mi potem było łatwiej pobrać. Wezmę sobie troszeczkę roztworu wodorotlenku sodu. Dobrze. Zmienimy końcówkę. Damy tę samą objętość roztworu Widzimy, że osad częściowo nam się roztworzył, ze względu na to, że mamy tam nadmiar zasady. Możemy w sumie jeszcze troszeczkę dodać. O, teraz widzimy, że trochę tego osadu mamy więcej. A zatem, jeżeli mamy teraz ten osad w środowisku zasadowym, to sprawdźmy, jakiego utleniacza użyjemy po to, żeby go użyć. Słabym utleniaczem są na przykład związki miedzi. No to sprawdźmy. Jeżeli związki miedzi są silniejszym utleniaczem od tego anionu chromianowego, to oznacza, że produkt redukcji tego anionu chromianowego zostanie przez związki miedzi utleniony. Przygotowałem tutaj roztwór z Fellinga, czyli roztwór kompleksu winianowego z kationami miedzi i wsadzimy to do łaźni z ciepłą wodą. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj również sam dichromian potasu, również tutaj widzimy zmianę barwy na zieloną, czyli postępuje redukcja. Ta reakcja idzie dosyć powoli. Ja celowo tutaj użyłem akurat próby Fellinga, a nie Trommera, z tego powodu,
że w próbie Trommera mamy osad, który łatwo nam się rozkłada, ten wodorotlenek miedzi. I jeżeli ta reakcja pójdzie powoli, no to możemy nic nie zobaczyć. Stąd, żeby to ustabilizować termicznie, zrobiłem próbę Trommera. Ta reakcja rzeczywiście idzie bardzo powoli, więc jeżeli coś ma się stać, to byśmy musieli troszeczkę poczekać. Ale zrobimy jeszcze jeden myk. Mianowicie mam tutaj roztwór azotanu srebra. Dodam do niego troszeczkę amoniaku. Roztworu oczywiście amoniaku. Strąca nam się najpierw oczywiście wodorotlenek i tlenek srebra, który następnie się w nadmiarze roztwarza. Ja myślę, że zrobimy to w trochę większej ilości. Dodam jeszcze troszeczkę tego amoniaku. I dodajmy teraz tej naszej zawiesinki do tego roztworu. Dodajmy i włóżmy tę probówkę do gorącej łaźni wodnej. I zobaczymy, co też tutaj się zacznie za chwilę z tym dziać. Tę probówkę może na chwilę wyjmę. Teoretycznie może nie widzimy na niej specjalnych zmian. Ale to dlatego, że ta reakcja nie musi iść szybko. Jeżeli chwilę poczekamy, to zobaczymy, nie wiem, czy będzie to dobrze widać, piękny czerwony osad tlenku miedzi 1. Piękny, ceglasto-czerwony osad. Natomiast, tu w przypadku tej probówki, co zaraz będzie widać, jeszcze na moment zostawię, użyłem dużej probówki, więc to potrwa trochę dłużej, zanim ona się odpowiednio nagrzeje. Jeżeli taki kompleks diamino-srebra jest odpowiednio silnym utleniaczem, to on też mi utleni ten wodorotlenek i kompleks kompleks chromu 3 do anionu chromianowego i otrzymamy żółty roztwór oraz w tym przypadku powinno nam powstać lustro srebrne. Generalnie, jeżeli zobaczymy na tę probówkę, to już zmiany widać, jeszcze chwilę poczekamy i zaraz tę probówkę obejrzymy. O czym to wszystko generalnie świadczy? Pozwoliłem sobie tutaj wypisać wszystkie trzy reakcje połówkowe redukcji. Gdzie mi się podział mazaczek? Do wody. Ta reakcja redukcji, pierwsza, tego anionu chromianowego, ma potencjał standardowy redukcji minus 0,13 V. Ta tutaj, druga, minus 0,08 V. A ta trzecia, 0,37 V. Oznacza to, że w tej trójce najsilniejszym utleniaczem jest kation diamino srebra, następnie ten wodorotlenek miedzi, a najsłabszym utleniaczem z tej trójki, bo ma najniższy potencjał redukcji, jest właśnie anion chromianowy i jest on słabszym utleniaczem niż nawet związki miedzi, niż nawet taki wodorotlenek miedzi 1. Żyjemy przekonani tym, że związki chromu 6 to są silne utleniacze, ale nie wszystkie. Dwa, zobaczmy tutaj na tę probówkę. O, akurat zamiast lustra mamy osad bardziej srebra i może nie widać do końca tego koloru, ale robiłem wcześniej tę reakcję w trochę niższym stężeniu i proszę, udało mi się uzyskać i żółty roztwór, i lustro srebrne w wyniku. O, osad srebra też tutaj powstał, ale lustro też jak najbardziej jest. I żółty roztwór od właśnie powstającego anionu chromianowego. Przy okazji chcę tylko wspomnieć, że często myślimy, że próba Tollensa czy Trommera to są reakcje charakterystyczne dla aldehydów. Nie. To są reakcje, które pozwalają odróżnić aldehyd od ketonu albo aldehyd od alkoholu. Ale nie są to reakcje charakterystyczne, którym by ulegały tylko aldehydy. Zresztą wspominam o tym w artykule o próbie Trommera, że to tak nie do końca jest z tą reakcją charakterystyczną. A dwa, to jeszcze właśnie rządzi tym tak naprawdę potencjał.
Nic więcej, da się, jeżeli coś jest wystarczająco silnym utleniaczem i reduktorem, to reakcja pójdzie, jeżeli nie, no to nie. Stąd też wcale nie musimy używać aldehydu, żeby otrzymać lustro srebrne. No dobrze, w takim razie myślę, że trochę bardziej świadomi o tym, jak to jest z tą siłą utleniania, możemy ten film prawie że skończyć, prawie, bo jeszcze na sam koniec jedno mam zaskakującą rzecz do pokazania. Tutaj widzieliśmy, że reakcja nie zachodzi. Nie zachodzi. Ale do tej jednej probówki, którą tutaj specjalnie jeszcze odstawiłem, wrzucimy troszeczkę pirosiarczanu 4 sodu i zobaczmy, co się stanie. Proszę zwrócić uwagę, od razu mamy zmianę barwy na zielony. I teraz dla dociekliwych, jeszcze mogę wsypać, dla dociekliwych mam pytanie, dlaczego tutaj anion zawierający siarkę 4 nie uległ utlenieniu, podczas gdy ten anion siarczanowy 4 uległ utlenieniu. Taki paradoks. Ale czekam na wasze propozycje odpowiedzi. Mam nadzieję, że wpadniecie na odpowiedź. Okej, a ja dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie.